pierwszy Puchar Polski kadetów w zapasach w Stylu Wolnych już za nami. Potężne przedsięwzięcie. Wystartowało 218 zawodników z 63 klubów. W sumie około 350 osób przyjechało z całej Polski razem z trenerami, osobami towarzyszącymi. Uważam, że impreza naprawdę na najwyższym poziomie. Podchodzili do mnie trenerzy, sędziowie, gratulowali tego, co wspólnie zrobiliśmy. Zaczęło się to w tamtym roku, 2016, gdzie nie dostaliśmy żadnej imprezy. Postanowiliśmy zawalczyć o imprezę w 2017. Bardzo nam w tym pomógł wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego, a prezes Okręgowego Związku Zapaśniczego, Mietek Czwaliński. To jest jego naprawdę ogromna zasługa. Zaczęliśmy od tego, od zebrania i od tego, żeby impreza dobrze wyszła, żeby zjednoczyć wreszcie środowisko zapaśnicze włodarskie. Co się uważam naprawdę, to jest moje takie subiektywne odczucie, że to się udało. I dzięki temu, tak jak Państwo, którzy uczestniczyli w tych zawodach lub mogli zobaczyć z mediów czy z Facebooka te zawody, mogą ocenić, że no, zawody były na naprawdę wysokim poziomie. No tutaj chciałbym od razu podziękować, że takie osoby jak ambasador polskiego sportu Andrzej Supron zaszczycił nas, co niewątpliwie podniosło rangę tych zawodów. Chciałbym podziękować również marszałkowi Krzysztofowi Grabczukowi, który również nas zaszczycił swoją osobą. Zresztą nigdy nam nie odmówił, zawsze wspiera nasze imprezy. Chciałbym również podziękować rzeszy sponsorów. Sponsorom, którzy bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć. Łezka ciśnie się do oka, bo była taka sytuacja, że chłopcy z Anglii zebrali się, przywieźli nam sporo gotówki. Może nieładnie jest mówić o pieniądzach w takich momentach, ale jest to taki moment, myślę, że przełomowy w naszej sekcji, gdzie zażyczyli sobie jeszcze, żeby te pieniążki były przeznaczone na obóz, na taką konsolidację sekcji, że sami chcieliby uczestniczyć w tym obozie. I mam nadzieję, że to nam się uda, te przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że nam się uda reaktywacja sekcji do takiego poziomu jak w latach 90., początek lat 2000, gdzie trenerem był nasz ojciec, twórca zapasów włodarskich, trener Zenek Nizioł. I powiem szczerze, jestem optymistą, patrząc na te dzieciaki, które teraz mamy, patrząc na tych chłopców, którzy zdobyli medale na tych mistrzostwach, na Ernesta Dorosza, na Dawida Błaszkiewicza, na Pawła Sadowskiego. No ci chłopcy przyczynili się do tego, że województwo lubelskie zdobyło pierwsze miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej. Niewątpliwie najlepszym obecnie klubem z województwa lubelskiego jest Supless Kraśń. To dzięki temu, że zaangażowała się w to rzesza ludzi. Nie chciałbym ich teraz wymieniać, zmieniać z nazwiska, bo na pewno bym kogoś pominął i by się może niekomfortowo poczuli, ale na pewno będziemy im dziękowali w najbliższych dniach, tygodniach, a może, jak to mówi Jurek Owsiak, do końca świata i o jeden dzień dłużej.